Słyszę wodę. Czyli tutaj mamy zejście do potoku. Jak widzicie, jest tego całe mnóstwo. Serwus wszystkim. Witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Dzisiaj zwiedzimy opuszczoną fabrykę za mną. I muszę was powitać w tą piękną pogodę. Zaczynajmy. Udało nam się już wejść do fabryki, do starej fabryki, gdzie kiedyś robiono szpulę do filmów. Był zakład drzewny, więcej opowiem zaraz. Nie pokazujemy, jak dostaliśmy się tutaj do środka, a więcej opowiem zaraz, bo chciałbym przejść w drugą część budynku, żeby nas nikt po prostu nie namierzył, więc musimy się przecisnąć tamtędy. Okej, weszliśmy tamtędy. Muszę zgasić latarkę. Jesteśmy teraz na pierwszym piętrze naszego zakładu. Tutaj już nic nie pozostało. Nie chciałbym się zbytnio w oknach pokazywać. O, tutaj można by było spaść. Potężna hala. Najprawdopodobniej produkcyjna. Przejdziemy sobie dalej. Tam najprawdopodobniej łazienka. Obiekt opuszczony najprawdopodobniej od 2009 roku. Z tym, że jest nadal pilnowany. Więc musimy być naprawdę bardzo ostrożni. Będziemy przechodzić teraz na kolejne piętro. I przestrzegać BHP. Beczka najprawdopodobniej w niej znajdowało się okno szklane. Chciałem wspomnieć, że później była to fabryka, gdzie robiono części zapasowe do bardzo luksusowych aut typu Ferrari, Bugatti, Veyron. Bugatti. Nie wiadomo, czy do Veyrona również. Pewnie to było młodsze auto. Jak widzicie, jest tego całe mnóstwo pozostałości. Bo właśnie w fabryce, gdzie już zajmowano się tą produkcją zderzaków. Możemy zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. I co tutaj pozostało, choć niestety pozostało już niewiele. Podamy. Okej. Nikogo nie ma. Więc możemy nagrywać materiał dalej. Z dzisiaj strasznie zimno. Odczuwam ten mróz nawet w rękawiczkach. Aceton, czyli rozpuszczalnik. Z tego, co opowiadała mi osoba, która tutaj pracowała, nie szło tutaj wytrzymać z tego gryzącego zapachu, tego smrodu, tych plastików podczas tworzenia tego. Od 1992 roku właścicielem tego całego obiektu był Niemiec i Holender, którzy porzucili swoje firmy, zamykając je za granicą i otworzyli tutaj potężny zakład produkujący krzesła na całą Europę. Możemy się tylko domyślać, że jakość tych mebli była na pewno dobra, skoro eksportowano je na całą Europę. Natomiast nie wiem, dlaczego później ta firma upadła.
Przejdziemy sobie do dalszych pomieszczeń. Czuję właśnie już ten zapach tych farb, tych rozpuszczalników i tego, co tutaj zostało. Możemy zobaczyć właśnie tą pozostałość po włóknie szklanym. Tutaj stwardniała. Pogoda też mamy piękną, ale zimno. Czyli pozostało tutaj naprawdę niewiele. Ale możemy zwiedzić to wszystko do końca. Zobaczymy, co mamy tutaj w tych dalszych pomieszczeniach. Już tutaj sobie przysiadywał. Tutaj była jakaś malutka łazienka. Również kibelek. Podejrzewam, że to też. Tutaj znowu pozostałości po tych spoilerach, zderzakach samochodowych. Oczywiście wszystko było robione z włókna. Nie wiem, czy mieli tutaj też lakiernię i było to malowane. Chociaż widzę, że na przykład grill już ma położony chrom i plastik jest pomalowany. Natomiast to wszystko jest w gołym podkładzie. Prawdopodobnie epoksydowym. Tak mi się bynajmniej wydaje. Widać, że ktoś już to zaczynał dewastować. Na pewno wiele urządzeń nim zostały wywiezione. Zostały pewnie rozkradzione. Tutaj najprawdopodobniej winda towarowa, która pozwalała na transport ciężkich ładunków na kolejne piętra. A my przejdziemy sobie na kolejne piętro. Najprawdopodobniej po upadku właśnie tej fabryki mebli, krzeseł, stworzono właśnie tutaj tą fabrykę, która funkcjonowała do końca. Fabrykę właśnie tych części spoilerów, zderzaków samochodowych. Ostatnie piętro w totalnej, widzę ruderze. Niestety ruina. Widzę, że tam są jeszcze jakieś pomieszczenia, ale nigdzie nie widzę schodów, które należałyby do tamtego piętra. Zapalimy lampę. Ok, zapaliłem lampę. Nie wiem, czy mogę tutaj stanąć. Ok, wygląda stabilnie. No i prawdopodobnie jakaś kotłownia. Można się tylko domyśleć, że tu stały jakieś kotły lub piece, chociaż wątpię, piece zazwyczaj znajdowały się w piwnicach, w takich budynkach. Warto wspomnieć, że pod nami, czyli pod całą fabryką, płynie potok Rybna, o ile dobrze pamiętam. Przepływa pod całą fabryką, znajdują się tutaj pod spodem również szyby wentylacyjne. Na pewno zerkniemy gdzieś, gdzie uda się nie być na widoku między ludźmi. O, jedyny fan. Widzę ludzi z ulicy, którzy zaglądają w okno. Mam nadzieję, że uda nam się stąd zaraz wyjść. Okay. Spróbuję nagrać. Właśnie tak wyglądają nasze wyjścia, często z eksploracji. Za ciekawie. Dało się. O, wypadł mikrofon. Trzeba go poszukać. Oho, miłego szukania. Musisz go wziąć?
Już w latach 80. XIX wieku na bazach tartaku powstały tutaj ogromne zakłady drzewne należące do rodziny Glaserów, właścicieli fabryk drzewnych na terenie Niemiec. W dwudziestoleciu międzywojennym była to największa firma drzewna w Europie. Produkcja obejmowała szpule dla przemysłu włókienniczego i szpulek do filmów. Warto wspomnieć, iż tajna produkcja zakładu obejmowała kolby do karabinów. Zakład zamknięto około 2009 roku. Od tego czasu jest opuszczony. Jak wspominałem w filmie, część budynków już wyburzono. Jesteśmy już na zewnątrz. Pokażę wam tyle, ile się da. Nim ktoś nas namierzy. Tutaj najprawdopodobniej właśnie jakiś szyb. No i może zajrzymy do środka. Tylko zrzucę plecak. Zrzuciłem plecak. O ile błota! Niestety. Tutaj już jest szyb wentylacyjny najprawdopodobniej zawalony. Szła tutaj najprawdopodobniej jakaś instalacja wodna. Wszystko wzmocnione szynami. Stare orurowanie. Idziemy zobaczyć dalej. Wyszedłem stąd. Również jakieś pomieszczenie przemysłowe. Widzę, że wszystko zostało zasypane, ale zachowały się jakieś stare oświetlenie i instalacja najprawdopodobniej wodna. Tam również wszystko jest zasypane. Widać, że były tutaj jakieś drzwi. Wpieprzyłem się ogólnie w błoto i w wodę. A teraz chciałbym... Tam jest schowana Klaudia. A ja chciałbym przejść do tamtego pomieszczenia. Najlepiej niezauważony. Okej. Tutaj już nie widać mnie z ulicy. Słyszę wodę. Czyli tutaj mamy zejście do potoku. Tak. Tutaj mamy nasz potok, który, tak jak wspominałem, płynie pod samą fabryką. Myślę, że fajnie byłoby się tutaj kiedyś wybrać na wycieczkę w Wodajrach. To wspomnieć, że w tych miejscach, które widzicie, znajdowały się dalsze zabudowania fabryki. Niestety te budynki zostały rozebrane, jak i przed fabryką. Wszystko powoli rozbierają. Nie mam pojęcia, kiedy rozbiorą resztę całego zakładu, natomiast był dużo większy niż jest teraz. Idziemy naokoło zakładu, bo z ciekawostek, które chciałem wam pokazać, oprócz moich fioletowo-czerwonych dłoni, to pontony wojskowe, które znajdują się tam w tym miejscu. Zaraz tam podejdziemy. Udało nam się podejść pod same pontony wojskowe. Zobaczcie, jak to wygląda. Bo ja mam na przykład pierwszy raz w życiu okazję zobaczyć to na własne oczy. Nie wiem, jak wy. Obejdziemy sobie je dookoła. Jest tego tutaj całe mnóstwo. Z tego, co słyszałem, gdzieś nawet w budynkach lub magazynach znajdują się repliki z włókna szklanego tych pontonów. Nie wiem, skąd w ogóle to się wzięło w tym miejscu. Natomiast, tak jak wspominałem, jakaś tajna część zakładu pracowała zupełnie nad czymś innym. A teraz pokażę wam w sumie największą zagwozdkę, bo nie mam pojęcia, co to jest. Obejdziemy ten budynek dookoła, bo z tamtych okien będzie widać to najlepiej. Ogólnie mamy farta, bo zauważyliśmy z Klaudią, że niedawno jeździł tędy samochód. Tam są ślady, które wam zaraz pokażę, ale teraz muszę wam to pokazać.
co to jest. Wygląda jak replika opancerzonego pociągu. Coś w ten deseń. Dajcie znać w komentarzu, co to może być, bo nie mam pojęcia. Ale wygląda naprawdę magicznie. Teraz zajrzymy. O, właśnie tutaj znajdują się te świeże ślady z rana. A my zajrzymy do drugiej połowy. To jeszcze nie tutaj. Tutaj dalej mamy nasz złoty pociąg. Najprawdopodobniej magazyn, w którym składowane właśnie były te zderzaki i inne części. Jest tego całkiem sporo i możecie zobaczyć, jak wygląda to w miarę z bliska, bo nie ma możliwości wejścia do tego budynku. A my kończymy materiał i powoli opuszczamy ten teren. Udało nam się nagrać materiał. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę i komentarz pod spodem. Dziękujemy wam za 2000 subskrypcji. Dziękuję naszym patronom kanału. Dziękuję wam za oglądanie. Pozdrawiamy, Dark Travelsi.